dobra, to ja taki sezon z tobą, potem bym tego prosił. Tuż po meczu trener Grzegorz Bednarczyk, panie trenerze, 2-3, jak pan ocenia ten mecz, jak wynik meczu? No przede wszystkim trudne warunki pogodowe, młoda Arka przyjechała i na pewno postawiła nam tutaj ciężkie przeszkody. Wydawałoby się, że mamy już pod kontrolą, prowadzimy 2-1. Niestety błędy z przeszłości zdarzyły się z powrotem. Jakbyśmy spojrzeli na bramkę na 2-2, to jest prawie taka sama jak z Jantarem Muska, którą straciliśmy w końcówce meczu. Myślę, że takich błędów powinniśmy się wystrzegać i nie możemy takich bramek tracić. Miejsce w lidze, jak zadowala panie trenerze, miejsce w ligowej tabeli? Trudno powiedzieć, które to będzie miejsce na dzień dzisiejszy, gdyż tam na pewno Arka nas przeskoczy. Nie myśleliśmy o tym w ten sposób. Chcieliśmy zająć w pierwszej piątce to miejsce, żeby mieć komfort gry i jednego meczu więcej u siebie. Niestety to się nie udało. Arka nas przeskoczyła, tak że na pewno będziemy grali tylko 4 mecze u siebie, a 5 na wyjściu. Jak myślisz, za ciężko mi powiedzieć, ja nie chciałbym, żeby to było odebrane, że przez stan Murawy przegraliśmy, bo Murawa była dla obu drużyn taka sama. Ale trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego pan dyrektor techniczny z Sosiru nic nie zrobił od czwartkowego meczu i naszego treningu z poprawą tej płyty boiska. Myślę, że tutaj to pokazuje, jak zależy w Słupsku na piłce nożnej i myślę, że powiedzieć, że tylko ładnie wygląda i to wystarczy, to nie, bo zadałbym pytanie, czy w hali Gryfia, czy parkiet jest myty raz na tydzień, czy częściej. I czy to ma wpływ na trening i mecz koszykówki, czy nie ma, tak? Nie chciałbym tutaj się odnosić tylko taki prosty przykład, tak? To, że ładnie coś z daleka wygląda, to nie znaczy, że jest idealne do gry. I ostatnio pan mi zadał pytanie, że gra nie była ładna, bo boisko nie pozwala na to. A żeby boisko pozwalało, no to musi być przeprowadzone chociażby koszenie, czy wałowanie, czy wyrównanie tej płyty. A myślę, że tutaj nikt nie przyłożył starań, gdzie my za to boisko płacimy, wynajmując je i oczekujemy, żeby było przygotowane rzetelnie, a nie tylko wyrysowanie linii, które mogły i tak zostać poszwane.